Witam wszystkich na moim kanale. Wielkie ogłoszenie. Udało mi się zakupić starą polską tokarkę. Generalnie jestem naprawdę zachwycony. Muszę się jeszcze nauczyć się obsługiwać, generalnie wszystko tutaj wyczyścić. No już ją trochę przesmarowałem, bo no, gdzie niegdzie brakowało smaru, oleju, czegokolwiek, oliwy. No naprawdę jestem cały podekscytowany. No i stopniowo teraz na kanale będą się pojawiać rzeczy także związane z tokarką oraz no, różne rzeczy, które na niej zrobię. No naprawdę oprócz tokarka, oprócz frezarki to chyba dwa takie najfajniejsze i najpotrzebniejsze narzędzia, więc generalnie teraz no, będzie się działo. Was pewnie zna tą maszynkę. Przelot może jest troszeczkę mały, bo tylko 18 mm, ale naprawdę jest to maszynka zacna. Konstrukcja jest sztywna. No. Podstawa jest naprawdę żeliwna, jest masywna. Zobaczymy, no kurczę, jestem ciekawy jak to toczy. Widzicie, wrzeciona już się sprawdzałem, że zakupy jest znaczne, jest duże. Tutaj chłopaki na forum podpowiadają, że może być coś tutaj w jakiś problem, jakiś generalnie syf tutaj przy planszajbie. No zobaczymy, generalnie poprawiajcie mi, jeśli coś źle nazywam, jestem laikiem, jeśli chodzi o toczenie. To moja pierwsza taka, no pierwsza taka, pierwsza tokarka w ogóle. Jeszcze nigdy też nie toczyłem. Z tego co pamiętam, to ta śruba ma lekkie bicie. A to może włączmy, zobaczymy. Można zobaczyć lekkie bicie śruby. No cóż. Zajrzałem do skrzynki we wrzecionie, no i jest sucho. Powiedziałbym, że nawet bardzo sucho. Jest minimalny poziom oleju. Czy ta zębatka tutaj powinna być plastikowa? Jest plastikowa. Zęby nie wyglądają jakoś źle. Na dole jest trochę starego oleju. Nie łapi się niestety już na śrubę spustową, więc ściągnę go odsysaczem. Wszystko wskazuje na to, że pompka wieziona na ducha. Trzeba to będzie obejrzeć. Raczej niedługo, bo to raczej poważna sprawa. Teraz jest na tyle dużo oleju, że się smaruje rozpryskowo. Warto byłoby to już szybko naprawić. Udało mi się zrobić tak, że no leci taka stopa i ponoć to jest normalne. Dochodzę do wniosku, że smarowanie działa. Wszystko było tam ładnie pokryte i na tą pompę jakoś tam pompuje. Generalnie chyba pora to wyczyścić. Postaram się to zdemontować i wszystko tutaj w środku nasmarować, wyczyścić, pozbyć się tego syfu, który tam jest. Na pewno coś się nazbierało. Zacznę od maka narzędziowego i pójdę w dół. No, dużo tutaj sypu. Fajny mechanizm. To zaraz wyczyścimy. Znaczy gwint, tfu. Nakrętka jest zepsuta. Nie wiem, czy nam się to skręcić. Z drugiej strony podobnie. No, udało się. Okej. Zameczek jest wyjęty. Nie wygląda to tragicznie. Dobra. Idziemy z tym na stół.
No. Ładnie wyszło. Cholera. O, nie zgubiłem. Jak to się rozkłada? Okej. Okay. Ładny klin. Dużo precyzyjnie wykonany niż te w chińskich zabawkach. No, tada! Zagadka rozwiązana. Elegancko. Ładna mosiężna. Tfu, z brązowa. Z brązu. Śruba. Bez kasowania luzu, ale tu nie ma roku. Nie ma na niej. Nie czuję na niej luzu. Dobra, pora to wszystko wyczyścić. Ten zielony smart to mój, to czarne to stare. Generalnie jak ją od razu jak ją kupiłem, to wszędzie gdzie tylko się dało, bo wciskałem taki półpłynny smar. Jest lepszy moim zdaniem od zwykłej oliwy. Dobrze się trzyma na powierzchni. Razem mi to zresztą na forum podpowiedzieli. Tak to wygląda po rozebraniu. Teraz to wyczyszczę. W takiej kolejności będę to składał. Tutaj nie ma żadnego łożyska. Jest tutaj już minimalny luz, bo no ta śruba już tutaj wyrobiła sobie troszeczkę minimalnie ślad, więc myślę, że żeby ten luz skasować, zarobi tu później sobie, jak już tokarka będzie działać, taką malutką podkładeczkę z brązu i to załatwi sprawę. Ciekawie, myślałem, że ta smarowniczka, ona jest tutaj, daje smar także tutaj na te powierzchnie, ale jak widać nie. No w przyszłości muszę śruby zmienić, bo generalnie jakiś kowal dokręcał. Nie wiem, czy widzicie. Są już, nie da się ich wykręcić. Powiem szczerze, myślałem, że ta tokarka to jest B20, te jaskółki ma tutaj jakoś smarowane, ale jednak trzeba smarować od zewnątrz. Nie ma żadnej smarowniczki tutaj. Spróbuję się dowiedzieć, czy warto ją dorobić, czy czegoś tu nie zepsuje. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj są stare ślady skrobania. Cała była szufladka przeskrobana. Nie ma jakiegoś dużego progu, ale no tutaj te ślady są już wyślizgane. No, później skończę z frezarką, to może sobie tutaj to przeskrobię. Zobaczę geometria. No, tutaj delikatnie ślady skrobania widać. Nie czuć progu, ale widać, że to było kiedyś wyskrobaną powierzchnią. Jak już trochę, no nie czuć tego pod paznokciem. Z klinem też nie ma tragedii. Nie czuć na nim progu, może minimalnie. Wszystko ma numerki 19, więc to jest jeden komplet. Zacznę od poluzowania. Albo nawet wykręcenia. Klin wtedy powinien luźniej chodzić. Wyszła. Okej. No to się udało. O kurde. Dobra, nie zbija się. No tutaj minimalnie próg czuć. No. Tutaj już niestety widać lekko ślad, czuć leciutko próg. Mam nadzieję, że to widać. Z tej strony jest równo. Ta strona zdecydowanie ma większe obciążenia. Równo to schodzi lekko. No, w przyszłości trzeba będzie to zrobić. Ale na razie się tym nie przejmuję, bo
chce je trochę poużywać do jakichś takich prostych rzeczy. No dobra, teraz postaram się to odkręcić. Tutaj czymś podeprę. Okej, ta strona odkręcona. Coś tu jeszcze trzyma. Chyba to. No tutaj jest fajne smarowanie zrobione. Może wygląda ładnie, naprawdę nie ma tu jakiś rys. Jestem zadowolony. Chyba korzystałem z okazji, wymienię te filce, bo no, wyglądają słabo. A ten na przykład tutaj już wleciał. Ładnie jest zrobione smarowanie, bo nawet ta strona tutaj poprzez tą szczelinkę i tutaj tą szczelinę, to wyżłobienie jest smarowana. Tutaj ta strona trochę mniej, ale też z tego co pamiętam, to się fajnie tutaj rozprowadza, jak to smarowywałem. No tutaj jest ładny rowek smarujący. Tutaj tak samo. No wygląda to fajnie. Chyba coś podobnego zrobię po prostu na tutaj. Bo tutaj no, to jest smarowane tylko z zewnątrz, jak psiknę. Teraz to wyczyszczę. Zrobiłem mały test, żeby zobaczyć, jak bardzo jest ta część zużyta. No i teraz mam jej więcej ustawione na... Jest na... No jest prawie na zero. Więc przesunę na to zużyte miejsce. No i widać 400 różnicy. Ale teraz tylko czyszczę, nie będę tego skrobał. To sobie wyskrobię kiedyś. Co jest fajne w tej tokarce, to w standardzie są od razu dwie nakrętki do kasowania luzu. Pewnie są jakoś w odległości od siebie, w zależności w jakiej są odległości, to kasują luz. Muszę wziąć obydwie z tego samego kompletu. I tutaj jest taka mała śruba robaczek, która chyba je, jak się ją wkręci, a tutaj po środku, jak się ją wkręci, to ona je rozsuwa. Okej, dużo jakiegoś syfu tutaj. No i jest łożysko porowe. W takim słabym stanie, bo słyszę, jak pracuję i tak pracuję przeskakując, więc no wypadałoby je wymienić. Bierzmy też zarzewicie, po prostu może na zewnątrz całe zardzewiałe, więc je po prostu wymienię. Teraz mi polecą wszystkie kulki, w sumie takie jest do wymiany. Kulki się zawsze przydają. Znalazłem jeszcze jedną wadę, znaczy wadę, no problem. Zachodzi wszystko dobrze, zatrzymuje się, ale jak idę w drugim kierunku, nie chcę się zatrzymać. Muszę przesunąć trochę w tą stronę i cofnąć. Coś tutaj będę musiał zajrzeć i naprawić. Ale to dopiero teraz jakoś zaczęło szwankować, bo za pierwszym razem parę razy jak to... Jak to parę razy sprawdzałem, to działało.
nowe zgarniacze, czy działają przepięknie. Czuć tutaj leciutką warstwę oliwy, ale no nie spływa nic. Widać, nie wiem czy to widzicie, ja czuję tutaj oliwę, ale nie jest tego tyle co poprzednio, że po prostu było co to całe zalane oliwą. Tu chyba będzie lepiej widać. Też nie widać, ale no czuć ją. Zgarniacze działają przepięknie. To jest naoliwione, a nie jest zalane. Fajnie. Zadowolony jestem. Jako że ciężko było mi znaleźć olejniczkę M8 tego typu, wygodne, zrobiłem hybrydę. Teraz mogę używać tej samej końcówki do wszystkich olejniczek i nie muszę się martwić, zmieniać końcówki. Mogę używać tej samej olejownicy do wszystkiego. Słuchajcie, ciekawa też sprawa. Udało mi się kupić nówkę śrubę pociągową do tej tokareczki i pewnie niedługo ją zamienię od bardzo miłego pana, który miał stare zapasy, kiedyś naprawił te tokarki. No i udało się taką śrubę nabyć. Bardzo zadowolony jestem, bo na toczenie gwintów teraz naprawdę czegokolwiek to nie będzie problem. Stara nie jest jakoś mocno zużyta, ale warto mieć w zapasie zawsze nówkę sztukę.